To jest Rapdycja. Zaprasza Konrad Wiaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Wywiad Rapdycji. Minęła godzina 20. Co ja wredzę? 19 minęła oczywiście. Przyzwyczajenie trochę ze standardowej Rapdycji. Są ze mną moi goście, czyli Te-Tris i Pogz. Dobry wieczór, siema. Dobry wieczór. Dzisiaj przed wami koncert w Studenckim Centrum Kultury. Jak oczekiwania co do koncertu? Bo też za wami chyba występ na Uptown Tour w Rzeszowie, z tego co widziałem na zdjęciach. Tak. Ostatni nasz koncert w ostatnią sobotę, czyli Uptown Tour w Rzeszowie. Dzisiaj jesteśmy w Opolu, powiedzmy troszkę impreza charakterystycznie inna, ale bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że odnajdujemy się w większości, powiedzmy, konfiguracji koncertowych, więc myślę, że będzie ogień. No ja jestem w Opolu po raz, nie wiem, Enty? Czwarty chyba ja, bo bywałem też indywidualnie, tak jak Konradzie, pamiętasz? Tak, ostatni nasz wywiad był przy okazji koncertu, na którym byłem tylko z DJM D.B.T. Dzisiaj jest nasza większa ekipa, chociaż też nie jesteśmy w komplecie. Niestety, może nie fatum, ale nie udaje nam się coraz większą grupą przyjeżdżać, ale jeszcze nie fullem, że tak powiem. Tak jest. Czyli jeszcze jest, wiesz, okazja do tego, żeby nas zaprosić za parę miesięcy. Oczywiście, my tak sobie zostawiamy możliwości bookingowe. Czy płyta teraz jest do zagrania z bandem? Ona jest, większość koncertów, 90% koncertów jest grana z bębnami żywymi i z klawiszami. Czyli tu jest po prostu kwestia możliwości, tak? Że dzisiaj nie dało się dzisiaj po prostu nie mogliśmy się załadować możliwości, powiedzmy, logistyczno-organizacyjnych, tak bym to nazwał, ale tam, gdzie możemy, tam zabieramy ze sobą całą ekipę i jeździmy wszyscy. Tak, i z tego bo wiemy, że to jest pozdrawiamy Dominika. Tak, że to jest najbardziej też dla odbiorców, powiedzmy, najlepsze. 12 listopada, premiera płyty Teraz, waszej wspólnej płyty. Mam takie pytanie do was, panowie. Czy wy próbujecie uprawiać coaching poprzez muzykę? Jak słucham większości tekstów teraz, czy to jest trochę nieświadome, czy... Wiesz co, to jest jak najbardziej świadome, aczkolwiek nie podciągałbym tego pod hasło coaching i nie wrzucał nas do żadnej szufladki z, że tak powiem, psychologią motywacyjną, wypluwaną poprzez medium rapowe i tak dalej, bo to jest bzdura, to jest po prostu nasz światopogląd, pewne podejście, które akurat zostało uwypuklone i na locie, i tutaj też w jakiś tam sposób, dlatego, że sami dochodzimy do pewnych wniosków, sami zgłębiamy pewne zjawiska, analizujemy pewne rzeczy, ale ja raczej wzbraniałbym się bardzo mocno przed określaniem nas tak, zawężaniem, że tak powiem, pola działania, bo takich numerów, że tak powiem, motywacyjno-coachingowych już, jeśli chcesz to tak określić, jeśli wejść w taką nomenklaturę, to jest kilka, też jest mnóstwo innych numerów. No, zauważyłem, znaczy, ja bym chciał jeszcze tylko tak jakby uprościć może ten cały temat, powiedzmy, całej tej psychologii, motywacji i tak dalej, który gdzieś tam się pojawiał u nas. Ja uważam, że to jest po prostu, upraszczając temat, naturalny dla nas, że interesując się pewnymi rzeczami, gdzieś tam to bokiem, chcąc, nie chcąc, wychodzi. Każdy hip-hop jest muzyką, że się tak wyrażę, a przynajmniej powinien być prawdziwą, powiedzmy, tak to nazwijmy, więc tak jakby jest naturalnym, że słuchacz przymyca, chcąc, nie chcąc, jakoś swój światopogląd, więc twórca. No też trafiliście chyba trochę na taki okres aktualnie w rapie, gdzie jest mnóstwo tej motywacji w muzyce. Jest taki okres, w ogóle jest to... Łatwo się trochę rozmyć w tym całym rynku. I jest to taki aktualnie... trochę okres w ogóle, wiesz, takiej, powiedzmy, że tak to nazwę, fazy na psychologię rozwoju i rozwój i tak dalej, ale jeżeli na coś ma być faza, jeszcze raz cudzysłów, no to niech to będzie to, że się tak wyrażę. I stąd to się przekłada w muzykę i przekłada się też w inne media i inne, powiedzmy, kanały, którymi to może się dostać. I tyle, no. I powtórzę to, co powiedział Te-Tris przed chwilą, że ja bym nas nie zawężał tylko do tego. I tak, to się gdzieś przemyca. Tak, ale... rzucanie do pewnego woreczka. Ja też zauważyłem, że wokół nas zaczyna powstawać jakaś taka otoczka, która nas troszkę, że tak powiem, dehumanizuje. Odcina nam się tą część charakteru, nie wiem, natury, duszy, bla, bla, jakkolwiek to określić, ale odcina nam się tą część, która też przeżywa, też jakoś tam odczuwa niekoniecznie pozytywne negatywne emocje, ja nie chciałbym, żebyśmy byli tak postrzegani. My przeżywamy, targają nami te same emocje, co każdym człowiekiem. To, że my mówimy, to, że my bierzemy pod lupę, staramy się analizować strukturę szeroko rozumianego szczęścia w życiu, czy sukcesu i tak dalej, to nie oznacza, że my nie mierzymy się w życiu z wyzwaniami, które często gdzieś tam się jakoś pozostawiają brzemię i piętno takie niekoniecznie flyowe, że tak powiem. Więc tutaj, dlatego też mówię, będziemy walczyć o to, żeby nas nie wrzucać do rapu motywującego i nie wiem, coachingowego, bo to jest zupełna bzdura. No, mieszamy naprawdę wiele emocji i na pewno będziemy uciekać od szufladek, łatek i tak dalej, co zresztą zawsze robiliśmy i zawsze skutecznie. A czy to nie jest też problem polskiego słuchacza, że trochę odbiera gdzieś węższy podstęp w każdym pomyśle? Wiesz co, jeśli tak jest, jeśli słuchasz tak podchodzi, to znaczy, że ktoś... Znaczy, że to nie jest wina rynku, prawda? Że ktoś albo rynek wypracował pewne schematy, pewne standardy, które mogą być postrzegane, bądź odbierane, bądź pewne receptory bodźce słuchacza działają tak, a nie inaczej. Też ten słuchacz, wiesz, no my mówimy tak nieco enigmatycznie o tym takim polskim, przeciętnym słuchaczu, tak, rapu i tak dalej, ale kim on jest? No to jest tak zróżnicowane środowisko i wiekowo, i no nie wiem, demograficznie, to jest naprawdę, nie można powiedzieć o tym, że istnieje statystyczny odbiorca w ogóle muzyki, ale rapu w Polsce. No, to jest moim zdaniem naprawdę bardzo szerokie spektrum. Jest mnóstwo ludzi, którzy słuchają rapu i na przykład nie wiedzą, kim, możliwe, że w Opolu słuchają nas teraz i nie mają pojęcia, kim jesteśmy, gdzie dla innych ludzi jesteśmy chodzącą oczywistością, jak można nas nie znać. Więc... Wiesz, no to też różni słuchacze różnie postrzegają i tak samo różni twórcy różnie podchodzą. No, ja nie wiem. My idziemy cały czas zgodnie, że tak powiem, z naturalnym rytmem tego, co chcemy tworzyć. I nasze projekty wyglądają tak, a nie inaczej, dlatego że po prostu tak, a nie inaczej mają wyglądać. I o tym rozmawialiśmy też przy okazji lotu i pozostaje ta idea, pozostaje ta sama. Czyli to jest kontynuacja też filozofii, tak, z lotu? A jak ty się odnalazłeś na tej kontynuacji? No bo co, ja się odnalazłem bardzo dobrze, bo powiedzmy dla wielu osób może moja ksywka gdzieś tam pojawiła się po raz pierwszy, ale tak jakby ja razem z Te-Trisem koncertujemy już prawie dekadę zaraz tak naprawdę. Więc tak jakby nasz rozwój, czy muzyczny, czy jakikolwiek inny, tak, bardzo często się gdzieś tam przecinał, jak nie szedł równo obok siebie, że się tak wyrażę. I dlatego ja się odnalazłem bardzo dobrze na tej płaszczyźnie, powiedzmy. To po pierwsze. A po drugie, coś chciałem powiedzieć, a już zapomniałem oczywiście. A to mam pytanie od razu. Czy dużo wyniosłeś ze współpracy z Te-Trisem, który jest, no co by nie mówić, bardziej doświadczonym kolegą, jeżeli chodzi o legalne wydawnictwa? Wiesz co, ja zanim zaczęliśmy pracę nad tym albumem i zanim ten album się pojawił, kiedy robiliśmy wywiady i ludzie mnie o to pytali, a album jeszcze nie był znany, powiedzmy, to mówiłem to i powtórzę to po raz kolejny, że dla mnie podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o ten album, to była tylko i wyłącznie nauka. Tylko i wyłącznie zobaczyć cały proces powstawania legalnej płyty od podszewki, że się tak wyrażę. I przede wszystkim nauka. I wydaje mi się, że wyniosłem wiele? Pewnie, że tak. Wyniosłem mnóstwo rzeczy i wydaje mi się, że jest to zauważalne już na tym albumie, a na pewno będzie zauważalne na kolejnych produkcjach. No, uważam, że każda zwrotka, którą napisałem na tym albumie jest lepsza od jakiejkolwiek lepszej mojej poprzedniej. Tak mi się wydaje. Czyli to jest mocny wstęp do legalnego solowego wydawnictwa, tak? Czy legalnego? Nie wiem, to za wcześnie, żeby mówić, ale na pewno jest to na pewno dla mnie duży krok w przód, to tak powiem. A czy teraz koncept na płytę teraz był od początku dla was jasny? Pytam trochę, jeżeli chodzi o tą dodatkową płytę z tymi luźnymi trackami. Wiedzieliśmy, że materiału nagramy bardzo dużo, bo spędzaliśmy w studio. No ja to już w ogóle naprawdę czasami wręcz kuriozalne ilości czasu spędzam w studio i zdarzało mi się nagrywać po 2-3 numery dziennie, dlatego, że staraliśmy się trzymać pewnego rytmu, który gdzieś tam sobie założyliśmy na zasadzie, że nie piszemy zwrot 2 miesiące i nagrywamy coś od, że tak powiem, wiesz, przy niedzieli. Po prostu dzień w dzień pracowaliśmy w studio, dzień w dzień nagrywaliśmy utwory i wiedzieliśmy, że tych utworów będzie dużo i z jednej strony nie wiem, czy nie jest ich za dużo, może powinniśmy okroić to troszkę, dać mniej, ale mieliśmy wielką potrzebę podzielenia się tym, co zrobiliśmy. Jeśli chodzi o koncept albumu, to koncept był uznany od naprawdę... Pierwszych numerów, jakichś tam pierwszych pomysłów na kawałki, wyklarował się koncept, który później pod który powiedzmy dyktando robiliśmy kolejne numery. Znaliśmy tytuł albumu od no, nie wiem, rok, półtora roku znaliśmy tytuł albumu, wiedzieliśmy też jakie utwory się na nim znajdą i o czym mają traktować, także tak, no, przypadkowości raczej tu nie ma, chociaż jak we wszystkim przypadkowości jest, ale dużo historii napisało się podczas nagrywania albumu. Czyli też te luźne numery to też była próba nagrania coś pod ten koncept? To nie są luźne numery. Po prostu... Nie, to nie są luźne numery. Zacznijmy od tego, że to nie są luźne numery i to jest taka sama płyta jak ta pierwsza. Tyle, że jest po prostu w wersji deluxe, która została jakoś tam limitowana, ograniczona, zrobiona tym deluxem, ekskluzywem, ale to nie są dodatkowe numery, to nie są żadne odpadki, żadne resztki, żadne przypadkowo zrealizowane kawałki, które wrzućmy, to będzie druga płyta, którą tam można jeszcze do preorderu dodać. Nie. Nie praktykowaliśmy czegoś takiego, to jest, że tak powiem, równorzędna, równouprawniona płyta. To są po prostu numery, które powstały powiedzmy w trakcie tworzenia albumu, a widząc, że mamy tych numerów więcej nawet niż jest na tych dwóch płytach, tak? Bo powiedzmy, zawężając to do tego, 23 numery, nie było sensu robienia jednego albumu, jednej płyty o tak długiej, to po prostu po pierwsze nie zmieściło, po drugie byłoby to mega nudne, więc chcieliśmy, jeżeli to zrobiliśmy, podoba nam się to, no to czemu mamy to zostawiać gdzieś w szufladach? Chcieliśmy to dać dla ludzi jako powiedzmy bonus w tym preorderze dla tych, którzy czyli to jest czekają bonus się... dla najbardziej zagorzałych fanów, tak? Którzy chcą można to kupić. Nazwać. Można tak to nazwać, tym bardziej, że uwierzcie mi naprawdę, ja sobie połamałem mózg układając tracklistę, bo akurat jestem ja odpowiedzialny za kolejność i za dobór numerów i to było karkołomne zadanie i przyznaję się szczerze bez bicia, że ja nigdy na łożu śmierci potwierdzę to samo, nie mam pojęcia czy dobrze wybrałem, czy źle wybrałem, po prostu układałem intuicyjnie, a wiem, że na tej drugiej płycie też są bardzo dobre numery, które równie dobrze mogły znaleźć się na pierwszym krążku, więc tutaj... Czy nie było jakiejś wymyślnej łamigłówki, jeżeli chodzi o nie. Intuicyjnie, akurat tutaj podchodziłem intuicyjnie, a też jeszcze to było tracklista, zanim sfinalizowaliśmy pewne numery, już musieliśmy stworzyć tracklistę, więc kilka ruchów było takich troszkę po omacku i w ciemno, ale okej, finalnie okej. Czyli ta płyta też była trochę na ostatnią chwilę dopinana, tak? Goniły terminy? Nie. Terminy nas nie goniły, proces był na tyle dobrze zaplanowany, że nie goniły, aczkolwiek no, ten ostatni miesiąc czy coś to już czujesz na karku. Troszkę czuliśmy ten oddech na plecach, to po pierwsze, a po drugie wyobraź sobie sytuację, że mamy powiedzmy te 23 numery, z czego powiedzmy 5 nie jest finalnie skończonych, nie wiesz jak one finalnie zabrzmią i teraz musisz zdecydować, czy on będzie na pierwszej płycie, czy na drugiej. Wiesz, że ten numer musi być na płycie, chcemy go, wiemy, że będzie dobry i teraz musimy zdecydować, czy będzie na pierwszej, jak na pierwszej to gdzie, jak na drugiej to gdzie i o tym mówimy, nie? Mówimy o tym, że pisaliśmy na kolanie na szybko jakieś ostatnie numery, żeby tylko zapchać te płyty. Nie, chodziło o to, że po prostu pewnie jak dzisiaj mamy już to tak jakby przetrawione numery, te wszystkie w wersjach finalnych, byśmy to użyli całkowicie inaczej. Ale no wtedy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy wtedy, mając to, co mieliśmy. Czyli na te numery z tej drugiej płyty równie dobrze mogłyby się znaleźć na pierwszej, rozumiem. Tak, jasne. Że tak. Szczególnie, że nie mieliśmy, nie jest to tajemnicą, że koncerty są naszą mocną stroną. Nie mieliśmy też pojęcia tak naprawdę, które numery dobrze zabrzmią na koncertach i na przykład klasyk jest mistrzowsko brzmi i wrzucilibyśmy chociaż z tego względu, z pełnym szacunkiem oczywiście też dla Jacka, ale też wrzucilibyśmy chociaż z tego względu na pierwszy CD. Naprawdę ciężko było zdecydować, które numery gdzie mają się znaleźć, a zdecydowaliśmy, że jednak ten pierwszy krążek będzie miał charakter nieco taki lżejszy. Będzie bardziej soft, bo zobacz, że na drugim CD masz to czego, jest boom, są numery takie o takiej wymowie bardziej bragowej i wręcz dosadnej, a jednak na pierwszym krążku są takie numery jak Mantry, czy Chwilowe, czy Dzieci Czasu. No, te numery są takie okrąglejsze, miękkie. Czy to jest trochę taka płyta z sentymentem, prawda? Też... Ludzi, którzy długo w tym siedzą. Dla twórcy. Tak. Szukaliśmy konkretnego brzmienia i nie chcieliśmy, że tak powiem, struktury tego pierwszego CD zniszczyć czymś, co byłoby bardziej, że tak powiem, z pazurem, czy brutalne i tak dalej. Chociaż jest też lunatyka, są jakieś utwory mocniejsze. No właśnie, chciałem mówić o tej lunatyce, bo ona mi tak nie bardzo do tego soft pasowała na pierwszej płycie. Tak, ale akurat ten numer był tutaj... Był pewniakiem, tak. Strasznie się jaramy tym kawałkiem do tej pory zresztą. Okej, to myślę, że czas na jakąś króciutką przerwę. Teraz będę mieć prośbę do mojego realizatora, ale to może wy wybierzecie numer z płyty teraz, który poleci w przerwie. Mam tylko pierwszy CD. A ile numerów planujemy? No jeden, myślę, że. Jeden. A może jeszcze po wywiadzie drugi poleci. Dobra, okay, to jak dwa, to ty wybierz pierwszy w takim razie. No to niech poleci do Lunatyka w takim razie, skoro oni mówili. Lunatyka, czyli track numer 8 na dolnym odtwarzaczu. Ono jest na dolnym odtwarzaczu. Już za chwilkę Lunatyka na naszej antenie. No a my za kilka minut wracamy. No i witamy was ponownie. Dalsza część wywiadu z Te-Trisem i Pogzem. Ja też przypominam, że o 21 w Studenckim Centrum Kultury Centrum koncert tych panów, a o 20 mocne wersy, także dzisiaj mocno hip-hopowy dzień. Tam też za dwoma ścianami cały czas warsztaty z DJingu. Wracamy do wywiadu. Widziałem gdzieś na twoim Facebooku, że trochę narzekałeś, że za dużo featuringów w tym roku i nie idzie ogarnąć. To jest chyba któraś taka sytuacja, że bardzo cię dużo w danym roku w gościnnych występach. No tak, dużo tego, tym bardziej, że niektóre pokazują się z jakąś tam latencją i rzeczy, które nagrywałem w przeciągu roku, czasami wyskakują po roku, po pół roku, po kilku miesiącach i jak się to wszystko kumuluje, to czasami jest tak, że co 2 dni ukazuje się numer z moim gościnnym udziałem. No i muszę trochę tutaj jakby siły prewencyjne, że tak powiem, jakoś zaangażować i nie nagrywać aż tyle i skupić się na pracy nad jakimiś swoimi projektami, bo troszkę tego jest dużo i nie wiem, czy chwilami nie za dużo po prostu. Chociaż no mówię, dla mnie nagrywanie sprawia ogromną przyjemność, ale zauważyłem ostatnio, że tego naprawdę bardzo dużo wychodzi. Mam jeszcze kilka do zrealizowania i na pewno kilka, które się jeszcze ukażą, więc tego, to nie jest tak, że od jutra nie ma featuringów z moim udziałem. O nie, jeszcze tego jest dużo w drodze, dużo w kolejce, także wiem, co się święci i muszę troszkę ograniczyć. Czyli to nie jest tak, że w jeden rok ciśniesz i nagrywasz te zwrotki gościnne i to nagle się pojawia, tylko to gdzieś tam potrafisz nagrać rok, dwa wstecz dopiero, tak? Tak, zdarzają się takie sytuacje, tak, że wychodzi zwrotka po jakimś czasie. Czyli to trochę taki przypadek, że nagle się zbiega, że tak, to jest bardzo przypadkowo, tak? Najgorsza sytuacja to jest taka, kiedy nagrywam numery o podobnym koncepcie bądź podobnej treści. Jeden jest nagrany rok wcześniej, drugi jest pół roku wcześniej, a trzeci jest 3 tygodnie temu. I one gdzieś tam się zazębiają i nagle dzień po dniu wychodzą numery, w których ja jestem bardzo blisko tematycznie. I wiesz, odbiorca, ja się nie dziwię komuś, kto słucha tych numerów, że dostaje pewien taki obraz, że ja przez 3 numery nawijam o tym samym. Bo faktycznie można tak to odebrać, a nie ma tego obrazu, że pomiędzy tymi 3 numerami nawinąłem 40 numerów na zupełnie inne tematy. Wiesz, co chodzi. Więc tutaj trzeba troszkę zbastować i... Tak, i chyba wydaje mi się, że ogranicza tą liczbę featuringów. A jak to było z gośćmi na waszym albumie? Na przykład jak doszło do współpracy z Grubsonem? Bo on gdzieś kompletnie do was nie pasuje. To już kolejna taka, wiesz, kolejny raz słyszymy taką opinię. Tak? Znaczy my z Grubsonem spotykaliśmy się, znaczy bardziej Adam, powiedzmy, mijaliśmy się, powiedzmy, na scenach różnych w Polsce dość często, więc wydaje mi się, że to było dość... Każdy z gości na tej płycie jest gościem, powiedzmy, w miarę naturalnym dla nas, o tak powiem. No może poza Tedzikiem, który, powiedzmy, pojawił się z naszej jakiejś takiej czystej zajawki, powiedzmy, tak, a z racji, powiedzmy, tego, że może jakoś jesteśmy kojarzeni trochę inaczej niż on, to właśnie jakoś nie mieliśmy okazji często się przecinać gdzieś tam na koncertach. Reszta artystów są to ludzie, z którymi gdzieś tam, mówię, przecinaliśmy się, widzieliśmy się wielokrotnie, więc jest to dla nas było w miarę naturalne. Jeżeli szukaliśmy kogoś do refrenu, pomyśleliśmy, że dlaczego nie Grubson, tak? I wiesz, jaramy się tym, co robi, jest chodzącym hip-hopem, że się tak wyrażę też, więc... Chodzącym rafneko, Grubsono, no, hip-hopo, muzyko, tak, bo wszystkim. Nie tylko tu w tym wypadku rap, prawda? Tylko no to mój światopogląd ograniczył niestety jego postać do, wiesz... Nie, no Tomek jest niesamowitą postacią, to trzeba przyznać i... tak, Karol ma rację, że większość osób, no generalnie wszyscy goście, którzy się pojawiają, wynikają z tego po prostu, że chcieliśmy zrobić muzykę z tymi ludźmi. Czy no, w tym też, tak jest. Bo mam takie wrażenie w ogóle, że większość tych gości jest trochę taka, nie, jak zobaczyłem w ogóle ten trailer z zapowiedzią gości na płycie, no to większość mi się wydawała mi się dosyć nieprawdopodobna, tak pyk, z niczego, czy Quebonafide, tak? Czy, ale z Quebo też się jakiś czas już znamy, plus jeśli ktoś prześledzi, uważnie wywiady, powiedzmy jakieś tam nawet 1,5 roku wstecz, to może wyłapać miejsca, gdzie ja propsuję tego gracza, zanim jeszcze się pojawiła taka fala tego hype'u całego. Wiesz, dla nas, ja rozumiem, że dla kogoś właśnie, kto ogląda ten trailer, powiedzmy, i gdzie ksywki się pokazywały, powiedzmy, wiesz, Zeus, Quebonafide, Grubson, że to jest jak, wiesz, skakanie po muzycznej mapie, wiesz, o co chodzi, że to są w ogóle ludzie z innej bajki. Dla, powiedzmy, obrazu sceny pewnie, że tak, ale dla nas tak jakby wewnętrznie nie, to są ludzie, tak jak powiedziałem, którzy, że się tak wyrażę brzydko, niech tego nie odbiorą źle, byli pod ręką, że się tak wyrażę, bo w sensie jak pomyśleliśmy o kimś, z kim chcemy zrobić muzykę, to o nich po prostu. Tak, a jeszcze wtrącę jedną rzecz, że też charakter albumu jest taki, że nieco skacze po tej muzycznej mapie. No tak, więc jest, płyta jest różnorodna, więc też goście są różnorodni. No to swoją drogą, prawda, że muzycznie jest bardzo różnorodna. A jeśli chodzi o takie bardzo nowoczesne brzmienia, czyli ten trap, który się robi bardzo popularny, co też chyba nie jest fajne, to on leci, zauważyłem, w polskim rapie trap bardzo na jedno kopyto. Trap jest ogólnie na jedno kopyto, więc to nie ma się co dziwić, że ktoś jak robi trap... Jak się patrzy na amerykańską scenę, to niekoniecznie, prawda? Oczywiście to pytanie, czy wiesz... Problem różnorodności na polskiej scenie nie jest znany od dzisiaj, że się tak wyrażę. I okej, trap jest na jedno kopyto, ale jak spojrzymy, powiedzmy, na te rzeczy, znowu cudzysłów, klasyczne i wiesz, let's get back to the old school i inne sprawy, to też jest na jedno kopyto. Więc tak jakby my przede wszystkim nie chcieliśmy i nigdy nie będziemy chcieli, podejrzewam, zaszufladkować się w jakiejś, powiedzmy, szufladce, że jesteśmy, nagrywamy trap, nagrywamy new school, old school czy cokolwiek. Tak jak ten album. No, każdy numer można, Lunatykę można podpisać pod jakieś, powiedzmy, nowoczesne brzmienie. Z kolei Fame można podpisać pod klasyczne brzmienie. Tu tak jakby muzyka jest muzyką. No nie szufladkujmy. Tak, a jeszcze zwróćmy uwagę na to, że no nie oszukujmy się, ale jakby trzon hip-hopowej muzyki bazuje na pewnej pętli, na pewnej powtarzalności. I ta powtarzalność, będąc w utworach, jest powtarzalnością, która jest też na płytach, jest powtarzalnością, która dominuje w muzyce, którą my się fascynujemy swoją drogą, bo ta powtarzalność jest piękna, ale... ale to też wisienki na torcie, prawda? Okej, ale chodzi mi o to, że my już dawno porzuciliśmy pampersy ograniczeń szufladkowo-gatunkowych. Wiesz, co chodzi? Wydaje mi się, że zupełnie nie powinniśmy popadać w taki nurt właśnie dzielenia czegoś na jakieś trapy, truskule, bla, bla, bla i tak dalej, bo to jest zupełnie śmieszne, bo o muzyce, o MC decyduje jego charakter, jego charyzma, jego postawa. Wiesz, co chodzi? I to nieważne, czy on nawija na trapach, na truskulach, czy on rapuje do samego metronomu. Więc, znaczy, broń Boże, nie karcę cię za takie pytanie, tylko, że ja zauważam, że cały czas przewala się ta burza gatunkowa i z jednej strony masz chłopaków młodych, nagrywających jakieś trapy, nienawidzących truskul, z drugiej strony masz Mielskiego, który tam zamazuje plakaty A$AP Rockiego. Wiesz, co chodzi? Dla mnie to jest absurdalnie śmieszne. Znaczy, mi zawsze nam w ogóle, całej naszej jakby cały nasz obóz, banda nasza. Zawsze, że tak powiem, mieliśmy jakąś taką misję nieco ekumeniczną. Może nie wazelinki i kochania się ze wszystkimi, ale raczej pokazywania, że no naprawdę, no sorry, jesteśmy dorosłymi ludźmi i nagle musimy pokazywać na siebie palcem, że robimy muzykę, która ma podział rytmiczny taki, 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 a później się okazuje, że spotykamy się za sceną wszyscy i to jest bardzo ciekawe. Spotykamy się za sceną i okazuje się tak. Jesteśmy ludźmi w bardzo podobnych sytuacjach życiowych. Często jesteśmy, naprawdę przeżywamy te same chwile. Często borykamy się z tymi samymi problemami. Ojcowie, mężowie, nie wiem, studenci, chłopaki z klatki, złodzieje samochodów, cokolwiek i tak dalej. Ale to już wtedy jest lizanie się po odwłokach, tak? A okazuje się, że jesteśmy bardzo podobni, więc bądźmy też bardzo podobni w muzyce i wszyscy, niezależnie od gatunku, stawiajmy na to, żeby ta nasza muzyka była jak najlepsza. Wiesz, co chodzi? Czy ten gniew to nie jest trochę taka próba nakręcania jakiejś gry, żeby nakręcić rynek? Znaczy, wiesz, no muszą... Ludzie, słuchacza i... Słuchacz potrzebuje też pewnych biegunów, które zawsze będą się wykluczały, zawsze będzie, wiesz, Gandalf biały i Uruk-hai, tak? Tu zawsze muszą być siły dobra i zła, prawda? Bardzo dobrym przykładem a propos tego, co mówisz, że czy ludzie potrzebują nienawiści, gniewu i tak dalej. Pewnie, że tak. No wiesz, zawsze, ja tak uważam, artysta, który, czy człowiek ogólnie, który nie ma czego dać od siebie, zawsze będzie wytykał innych. Wiesz, o co chodzi? Spójrzmy na karierę VNM-a. Pierwsze płyty, wiesz, wjeżdżał, po prostu zjadał grę, wszystkich mieszał z błotem. Wychodzi nowa płyta, wie, że już potrafi dać, wiesz, i płyta jest od niego, wiesz, o co chodzi? Nie wytyka ludzi palcami, że się tak wyrażę, tylko, wiesz, to już jest on teraz, wiesz, o co chodzi? No to jest natura wszystkich, którzy zaczynają gdzieś tam, wiesz, bo jakby hip-hop, ja zawsze to podkreślam, że jest bardzo, to jest neologizm, chyba takiego słowa nie ma, ale bardzo kompetytywny, tym bardziej, że o charakterze tej kultury decydują przede wszystkim mężczyźni, z pełnym szacunkiem do kobiet, których jest coraz więcej i które zajmują się hip-hopem, ale jednak ten testosteron gdzieś tam buzuje i tą, wiesz, i tą konkurencję, że tak powiem, te elementy sportowe cały czas wtłacza. Tylko, że ja naprawdę, my nie jesteśmy tak, że, wiesz, one love, one hip-hop i wszyscy w ogóle, tylko naprawdę my love, my trzeba, często trzeba spojrzeć dość, że tak powiem, zdroworozsądkowo na to wszystko, bo wszyscy tak naprawdę staramy się robić muzykę, która wypływa gdzieś tam, już nie z głębin naszej świadomości i, wiesz, serca bijącego pod żebrem, tylko z tego, czego w życiu doświadczyliśmy, jaką muzyką się jaramy i tak dalej. Wydaje mi się, że o wiele jest fajniej spotykać się, to tak samo chociażby sytuacja z Grubsonem, tak? Stary, ja z Grubsonem przynajmniej realizując numer nauczyłem się ogromu rzeczy. Świetny cut z Republiki na przykład. Nigdy w życiu na to bym nie wpadł. Który zrobił sam Grubson. Grubson, który nie jest DJ-em na przykład. Wiesz, co chodzi? Muzycy powinni się gromadzić i wspólnie coś tam tworzyć. Też nie mówię, cały czas podkreślam, nie chodzi mi o jakieś hipisowską atmosferę, tutaj łączki, wiesz, kwiatuszki, serduszka i tak dalej, bo to jest hip-hop, to jest muzyka prosto z ulicy. I wpuść mnie w cyfer albo jego i powiedz, że coś jest nie tak, to my ci też opowiemy o tym, co my myślimy o tobie. To jest zupełnie normalne. Tylko mówię naprawdę, że te podziały są tak wyssane z palca i tak zupełnie niepotrzebne, nie wpływają na podniesienie poziomu, bo jeśli by wpływały na podniesienie, wpływają tylko na ilość komentarzy na Facebooku, no to sorry, no nie powinno tak być moim zdaniem. Wnioskuję też z początku wypowiedzi, że gra automatycznie gdzieś tam tonuje tych młodych, którzy wchodzą, tak? Tu popłynęliśmy trochę z tym tematem, ale chciałem się jeszcze Niekoniecznie. To, wiesz co, chodzi mi o to, że z czasem tonuje, prawda? Po kilku latach cały czas nawijamy. Jak to się nie zjada, tak? Kwestia tracenia pazura i tak dalej, i tak dalej. No. Ale nie w ten taki zły sposób, tylko chodzi o to, że robi się to już bardziej z głową i z wyczuciem, wiesz, chyba. Z czasem pewnie człowiek myśli sobie, wiesz, ja też różne rzeczy pisałem na swoim pierwszym mixtape'ie. Niektórzy pewnie wiedzą, o które wersy mi chodzi, o którą grupę. Tak. I nie powiem, żeby teraz mi było głupio, bo nie, bo w tym momencie, kiedy to robiłem, to dalej stoję za tym twardo, że się tak wyrażę, wiesz, przynieśmy się znowu w tamte lata i ja zrobię to samo, ale z biegiem czasu, mi, wiesz, minęło od tego 8 lat, 7 lat i wiesz, i myślę sobie, po co mi to, wiesz, co chodzi? Ja wolę dać ludziom siebie na płycie, po co mam, nawet z tej strony, po co mam komuś robić darmową reklamę, po co mam kogoś disować, wiesz, co chodzi? Po co mam wytykać, że ktoś jest słaby? Ja wolę pokazać, że ja jestem dobry. Koniec, kropka. Nie tylko będąc, bytując na scenie muzycznej, ale ogólnie w życiu. Ja przynajmniej nauczyłem się tego, że bardzo trywialną, wręcz truistyczną prawdą jest to, że naprawdę negatywne podejście wraca. To jest jak bumerang, który wychlasta cię po ryju w najmniej oczekiwanym momencie. I serio, mało spotykam ludzi, których gdzieś tam śledzę, powiedzmy, i ich też obecność od tych 10 lat gdzieś tam się przecinamy. Mało takich, nie wiem, czy w ogóle istnieją ludzie, którzy byliby negatywnie nastawieni i jeszcze istnieli w tym, wiesz, co chodzi? Że w pewnym momencie dochodzisz do wniosków, bo poznajesz ludzi, ścierasz się z, wiesz, nie ze swoim wyobrażeniem o kimś, o innym artyście, tylko spotykasz ludzi w normalnych, życiowych sytuacjach. I ja też wracam do czasów pionierskich, na przykład. Mogę ci powiedzieć, stary, ja myślałem, że wujek Samo Zło jest totalnym idiotą, po prostu, no. Ja będąc freestyle'owcem wtedy, wujek Samo Zło, no proszę ci, i tak dalej. Pojechaliśmy na WBW, spotkałem wujka Samo Zło i okazało się co? No, wizerunek sceniczny niekoniecznie musi być. Wizerunek sceniczny, dobrze i tak dalej, ale poznajesz osobiście tego gościa, on na przykład, jeśli chodzi o wiedzę historyczną, na przykład z historii Warszawy i tak dalej, to mógłbym słuchać go godzinami, jest niesamowicie oczytanym gościem, niesamowicie inteligentnym człowiekiem, chociażby w jednej tej dziedzinie i tak dalej. I tak sukcesywnie spotykasz ludzi, gdzie grałem się na demonologię, tak? Czy ludzie, znaczy ja wiem, że na przykład ta cała horrorkorowa otoczka z Słonia... Znaczy ona jest też chyba mocno z przymrużeniem oka. Oczywiście, ale stary Słoń jest niesamowicie inteligentnym i przede wszystkim sympatycznym, zajebistym gościem. Wiesz, co chodzi? Że Ja wiem, że są jest tworzony pewien imidż, anturaż i tak dalej, i on jest tworzony na potrzeby, my jesteśmy poniekąd postaciami z komiksu, bo powinniśmy być, bo to wpływa na to łomotanie serca i kucie w mostku, jak ktoś bierze nowy album i się tym podnieca. Ja też byłem słuchaczem, też jestem słuchaczem i też mam pewien obraz Jay-Z, tak, też mam pewien obraz NASA i tak dalej, i tak dalej, wszystkich raperów, których Kendricka, jest pewna kreacja wizerunku i my też kreujemy pewien wizerunek, chcąc, czy nie. To jest chyba sztuką, żeby nie zakrzywić swoim wizerunkiem prawdziwej osoby, prawda? Żeby to nie był wizerunek. Oczywiście. Ubrać się, a nie przebrać. O. Tak. To też prawda, ale ja jeszcze wrócę do jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy a propos tego tracenia pazura i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste wręcz. Oczywista oczywistość, że kiedy wchodzisz do gry, kiedy jesteś młodym, aspirującym, challengerem, młodym MC, to musisz pokazać ten pazur, nie masz wyjścia, po prostu musisz się wedrzeć, bo żeby wejść na scenę, to musisz wyrywać z niej płaty skóry razem z ciałem. Po prostu musisz wywalczyć swoje. To nie ma tak, że ktoś cię wpuści, zaprosi. No chyba, że ktoś czuje w tobie dobry interes. No to okej, wpuści cię, zaprosi, dostaniesz jeszcze 20 koła awansu. I tak jest prawda. Firmy odzieżowe zrobią na tobie szybki interes, tylko że szybko przepadniesz. Ja mówię tu o ludziach, którzy chcą wejść na dłużej. I musisz o to walczyć. Później, sukcesywnie poznając ludzi, poznając pewne mechanizmy i tak dalej, zaczynasz zauważać pewne, nawet nie chodzi o prawidła, nawet nie stajesz się konformistą, nie dostosowujesz się, tylko widzisz, że pewna zachowawczość, która często wynika z zazdrości, stresu, zmęczenia i tak dalej, ona zawsze do ciebie wróci. Jak jesteś po prostu... Wymień tu jakiekolwiek słowo negatywne, że tak powiem, przymiotnik. Poirytowany. Tak. W stosunku do innych ludzi, czy w stosunku do pewnych sytuacji, to do ciebie wróci. I ja w swoim życiu chcę mieć takich sytuacji jak najmniej. Więc kiedy wychodzi bardzo dobra płyta VNM-a, to ja zamiast siedzieć gdzieś tam, szeptać, wrzucam, mówię, zajebisty krążek, idźcie, kupcie. Wychodzi raz mentalizm, robię to samo. Bo ja czuję się nawet jako człowiek lepiej z tym, bo widzę, ile ci ludzie też na scenie pracuje. Wiesz, co chodzi? To nie jest wytracanie pazura. Dlaczego... Wiesz, co chodzi? Okej, ale jak coś by ci się kompletnie nie podobało, też to wrzucasz? W sensie i mówisz, że nie pasuje ci to? Po pierwsze, zasada numero uno primo, co sam zawsze podkreślam. Jeśli chcesz coś negować, coś naprawdę szkalować i tak dalej, znajdź miejsce, gdzie możesz coś pochwalić. Znajdź tą sytuację, gdzie możesz dać pozytywny feedback komuś, gdzie ktoś skorzysta z tego. Zamiast pisać, po co ja mam mówić? Jest beznadziejne, napisz, że coś jest spoko, po prostu. Patrz, chciałbyś, żebyśmy teraz przegadali pół godziny o tym, że mi się nie podoba twórczość KNA? No sorry, no dobra, no chociaż przykład taki, wyciągnąłeś to ze mnie, tak, i tak dalej. Glamra pewnie sobie kanapkę tym posmaruje, położy i zrobi z tego wielki nagłówek. No nie, to też by się nudne w pewien sposób zrobiło, prawda? Chociaż mogłoby w ten niezdrowy sposób napędzić znowu. Wiesz, co chodzi? Z drugiej strony audycję. Ja wiem, że wszyscy czasami siedzimy, patrzymy na kolegów z branży, komuś się bardziej udaje, komuś mniej i tak dalej, to rodzi pewne zachowania, też starasz się znaleźć swoje miejsce, też to jest, wiesz, walka ciągle, my nie mamy domów pod Warszawą za kilka milionów złotych i tak dalej, to jest ciągle walka o pozycję, walka o grosz, walka o progres, walka o to, żeby nie stać się rutyniarzem, żeby szukać nowych inspiracji i tak dalej i w tym momencie naprawdę jakby bardzo, bardzo małym elementem, wycinkiem rzeczywistości jest jakby potrzeba wyrzucania z siebie złych rzeczy, raczej potrzeba szukania tych dobrych, nie? Właśnie. I z grubsza nam chodzi o to, bo ja jestem w pełni świadomy tego, że to nie jest wytracenie pazura, to nie jest pokazywanie pazurów na pokaz, to nie jest wystawa z pazurkami, zobaczcie, ja to jestem takim groźnym MC, zdisuję tego i tego i tego, a później spotkam się z nim na backstage'u i nawet nie pierdnę mu w twarz, nie powiem nic na ten temat, bo takie sytuacje z MC z podziemia nas spotykają, stary, gdzie ktoś na backstage'u przychodzi do nas, jest super wszystko, głaskanie, cukieraski, propsiki i tak dalej, a nagle się okazuje, że za plecami jesteśmy przez tych z pazurami MC disowani. What the fuck? Sorry. No, nie traktuję, przepraszam, Karol, ja wiem, że ja dużo gadam. Ja tych ludzi i takich ludzi nie traktuję poważnie, ale tych, którzy są mega pozytywnie nastawieni do swojej pracy, do swojej twórczości, są optymistami, ich traktuję poważnie i im chcę pomagać. Pozdro DZ. I to jest, rozumiem, kwintesencja kultury hip-hop, tak? Tak. Pewnie, że tak. A wiesz, a jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, no to jest, tak jak Adam powiedział, hip-hop jest kompetywną tak jakby dziedziną sztuki, że się tak wyrażę. Niech weźmie mikrofon i wtedy zobaczy pazur, wiesz, spoko. Ja nigdy nikomu nie odmówię. Mówiłem, czy Te-Tris spotkania na scenie i wiesz, sam też się tak wdzierałem, że się tak wyrażę, walcząc, wiesz, tak jakby freestyle'owo na mikrofonie i każdemu droga jest otwarta, wiesz o co chodzi. Niech mówi tam, co uważa, a nie gdzieś za plecami. A propos jeszcze tego dobra, to taka sytuacja z życia. Mój syn, który ma 4 lata, i zaczynam być całkiem świadomym odbiorcą pewnych rzeczy. Zdarza mi się w domu słuchać prewek, featuringów, albumów poprzednich, tych i tak dalej, i tak dalej. I on słyszy to, o czym ja mówię, i on powtarza te rzeczy, które ja mówię, i często pyta mnie o rzeczy, które... Stary, krępuje mnie to, że ja po prostu powiedziałem coś bardzo negatywnego i że ktoś to chłonie. I chłonie to... I teraz pętla się zamyka. Jest pewna odpowiedzialność za to, co kreujesz. Dlaczego mamy kreować negatywne rzeczy? Jesteśmy za to naprawdę odpowiedzialni. Czyli oby tego pozytywnego feedbacku, tak, było więcej. Tak, jasne, oczywiście. A mniej chyba tego niepotrzebnego szczekania. Dziękuję wam, panowie, za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Moimi gośćmi byli Te-Tris i Pogz. To było specjalne wydanie Rapdycji, a my sobie teraz puścimy kolejny track z płyty Teraz, no i teraz wybiera Te-Tris, tak? Ja teraz. Teraz wyjątkowo ja. To może za to, że ja gadałem tyle, to niech drugi numer też wybierze Karol. Okay, no to Mikołaj jutro. Dobra, to Dzieci Czasu niech polecą w takim razie. Dzieci Czasu, to jest track numer 1, dolny. To było wydanie specjalne Rapdycji. Do usłyszenia.